No dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z bardziej takim filmem pogadankowym, ale wiem, że na moim kanale bardzo lubicie właśnie treści typowo takie finansowe, więc dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, w jaki sposób udało mi się wyjść z tego błędnego koła zakupów impulsywnych, kompulsywnych i jak w końcu odzyskałam kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Bardzo często pytacie mnie o to, jak ja doszłam do takiego momentu, w którym nie czułam już takiej silnej potrzeby zakupu i myślę, że te właśnie wszystkie kroki, o których dzisiaj Wam troszeczkę więcej powiem, mogą pomóc Wam też wygrać z tym problemem. Nie będę tutaj Wam lukrować, to jest ciężka praca, to jest praca nad swoimi nawykami, nad swoimi zachowaniami. To nie jest praca, która się wykona sama. My musimy tego realnie chcieć i musimy chcieć realnie coś zmienić. Bo dopóki my tak naprawdę nie czujemy, że mamy z czymś problem i cały czas stawiamy się trochę w pozycji ofiary, to nic się nie zmieni. To Wam gwarantuję, bo ja przez wiele lat właśnie trochę żyłam w takim przeświadczeniu. Wymyślałam naprawdę miliony wymówek tylko po to, żeby zrzucić odpowiedzialność i nie podejmować w ogóle tematu. Więc bardzo polecam przewartościować w ogóle wszystkie takie myśli w swojej głowie, bo od tego wszystko się zaczyna. Bez tego tak naprawdę żadna zmiana nie jest możliwa. I zaczniemy sobie może od tego, że opowiem Wam trochę o tym, jak u mnie to wyglądało, zanim w ogóle podjęłam temat. I na moim kanale jest już kilka takich filmów. Głównie opowiadam w tym filmie o wyznaniach byłej zakupoholiczki, jak wyglądała cała ta moja historia zakupowa, więc wrzucę Wam gdzieś tutaj link do tego filmu. Ale tak w dużym skrócie, to ja dorastałam w takiej rodzinie, ja bym powiedziała średnio zamożnej. W sensie niczego, wiecie, nam jakoś bardzo nie brakowało, ale też nie mogliśmy sobie pozwolić na nie wiadomo jak duże zakupy i nie wiadomo jak duże wydatki. Więc ja bym powiedziała, że to raczej był taki standard. Natomiast ja nie byłam nauczona oszczędzania pieniędzy, ja nie byłam uczona dobrej relacji z pieniędzmi, często po prostu nie było pieniędzy na jakieś moje zachcianki i to spowodowało, że ja później weszłam w dorosłość z takim dużym poczuciem właśnie potrzeby zakupów, dlatego że musiałam sobie zrekompensować tak naprawdę wszystkie te lata, w których czegoś mi odmawiano, w których nie mogłam sobie na coś po prostu pozwolić, więc ja odbiłam sobie to w momencie, w którym zaczęłam zarabiać swoje własne pieniądze i tak naprawdę to, co zarobiłam, od razu praktycznie wydawałam. Byłam też oczywiście zadłużona na kartach kredytowych, miałam mnóstwo pożyczek konsumenckich też, które brałam notorycznie właśnie na jakieś głupoty, w ogóle nie patrząc na to, że muszę na przykład zwrócić większą kwotę niż faktycznie wzięłam. I to, co mi w pierwszym momencie najbardziej pomogło i to, co mnie otrzeźwiło tak w tej pierwszej takiej powiedzmy początkowej fazie, to było otaczanie się treściami osób, które wyszły z tego błędnego koła zakupów. Słuchałam osób, które tak naprawdę przeszły trochę przez to samo co ja i odzyskały w końcu kontrolę nad pieniędzmi. Co się w ich podejściu zmieniło? Co dzięki temu zyskali? Ja dzięki temu też jakby poczułam tak wewnętrznie, że może się coś zmienić. I to był w sumie taki pierwszy krok do tego, żeby w ogóle zacząć coś realnie zmieniać. Wcześniej tak naprawdę ja cały czas czułam, że ja nie mam kontroli nad tymi pieniędzmi, że zarabiam za mało, że kiedyś zacznę oszczędzać, jak już będę miała więcej. Miałam w sobie dużo takich przekonań, które zostały trochę tak, wiecie, wyprostowane właśnie przez historię osób, które doświadczyły tego samego co ja i przeszły podobną drogę. I tak naprawdę historie tych osób pokazały mi też, na czym polega wolność finansowa. Zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Powiązałam sobie zarabianie pieniędzy z poczuciem wolności. Nie z poczuciem ciągłego oszczędzania, odkładania, odmawiania sobie czegoś, tylko z poczuciem wolności. Dzięki tej dużej zmianie w mojej głowie nagle wszystko inne zaczęło być po prostu dużo prostsze. Ale teraz przejdziemy sobie do takiej bardziej praktyki i powiem Wam właśnie o tym, jakie dwa ćwiczenia najbardziej pomogły mi wypracować zdrowe nawyki, jeśli chodzi o pieniądze. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, żebyście bardzo mocno zastanowili się nad tym, co jest Waszym największym takim wyśnionym marzeniem. Usiądźcie na spokojnie i zastanówcie się, co jest dla Was takim
top marzeniem, które bardzo chcielibyście w życiu spełnić, które bardzo chcielibyście zrealizować lub osiągnąć i poczujcie to marzenie całym sobą, tak jakby nic Was nie ograniczało. I może to być, nie wiem, posiadanie własnego domu z ogródkiem, w którym będziecie mogli sobie wypuszczać swojego pieska, robić jogę poranną. Może marzycie o podróżowaniu wiele miesięcy, na przykład w roku. Może marzycie o tym, że w wieku 50 lat już nie będziecie musieli pracować. Marzenia mogą być naprawdę bardzo różne i bardzo indywidualne, więc klucz w tym ćwiczeniu tkwi w tym, żeby zastanowić się, co jest dla Was najważniejsze i o czym Wy marzycie. A teraz pomyślcie sobie o tych wszystkich sytuacjach, w których kupowaliście niepotrzebne ubrania, kosmetyki, które teraz leżą i się kurzą lub które po prostu wyrzuciliście. No i teraz pomyślcie sobie o tym, że każdy taki zakup odsunął Was od tego marzenia o kilka lat. A teraz poczujcie, jak każdy taki kolejny zakup to marzenie coraz bardziej odsuwa w czasie. I może być taka sytuacja, że nigdy w życiu nie zrealizujecie tego marzenia. Czy jest Wam z tym dobrze? Czy czujecie się z tym okej? Jakie w ogóle uczucia się w Was pojawiają? Myślę, że na tym etapie już dobrze rozumiecie, że to jest fatalne uczucie i że zakup żadnego ciucha, żadnego kosmetyku, żadnej pierdoły do domu nie jest w stanie wynagrodzić Wam tego, że Wasze największe marzenie jest niezrealizowane. Okej, a teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której zamiast kupowania tego ciucha, który tak bardzo Wam się spodobał, który tak bardzo czujecie, że potrzebujecie w swojej szafie, odkładacie i nie kupienie tej rzeczy coraz bardziej przybliża Was do tego marzenia. I teraz poczujcie to, jak się czujecie w takiej sytuacji, że ten cel jest coraz bliżej, że już prawie go macie. W moim odczuciu te emocje są ekscytujące, są satysfakcjonujące, są niesamowicie motywujące. I kiedy ja zrobiłam to ćwiczenie, to teraz za każdym razem, kiedy chciałam coś kupić, czułam te wszystkie uczucia. Czułam, jak to moje marzenie się albo oddala, albo przybliża. I za każdym razem, jak będziecie chcieli podjąć jakąś decyzję zakupową, to zastanówcie się, czy faktycznie jest to Wam na tyle potrzebne, że jesteście w stanie odłożyć to marzenie na dalszy plan. I teraz drugie ćwiczenie, które jest już trochę takie bardziej praktyczne. Mianowicie chodzi tutaj o rozpoznanie Waszego nawyku zakupowego i co tak naprawdę go triggeruje. W momencie, w którym pojawi się w Was impuls taki, że czujecie potrzebę, że musicie coś kupić, zatrzymajcie się na chwilę i odpowiedzcie sobie na te trzy pytania. I teraz bardzo ważne jest to, żeby te odpowiedzi zapisać. Nie pomyśleć, tylko je zapisać, bo dzięki zapisaniu tego, czy to na kartce, czy to w notatkach w telefonie, czy to na komputerze, nie ma to żadnego znaczenia, my jesteśmy się w stanie trochę od tego odseparować. I pierwsze pytanie, na które trzeba sobie tutaj odpowiedzieć, to jest: co robiłam albo robiłem w tej sytuacji, w której ta potrzeba się pojawiła i jak się w danej chwili czułam. Na przykład siedziałam na spotkaniu i się nudziłam, bo nic ciekawego się na tym spotkaniu nie działo i w sumie temat mnie nie dotyczył, więc czułam się znużona lub znudzona. I teraz drugie pytanie, co wywołało tą potrzebę zakupu? Na przykład weszliśmy sobie na Instagram, zobaczyliśmy stories naszej ulubionej twórczyni i ona akurat miała super po prostu stylówkę i nam się to na maksa spodobało. Ten top, który miała na sobie, to w ogóle był, wiecie, top of the top i potrzebujemy go w naszym życiu, bo to na bank dopełni naszą szafę. I tutaj tak naprawdę już mamy od razu odpowiedź, co wywołało tą potrzebę zakupu, a mianowicie zobaczenie właśnie czegoś u osoby, którą obserwujemy i którą bardzo lubimy, której styl nam się bardzo podoba. I trzecie pytanie, to co zrobiłam, gdy ta potrzeba się pojawiła. Od razu kliknęłam w link, od razu dodałam go do koszyka i od razu go kupiłam przez kartę kredytową albo przez odroczoną płatność, no bo przecież ja nie miałam w planach zakupu tego topu. I teraz w każdej takiej sytuacji róbcie pauzę i zapisujcie sobie odpowiedzi na te trzy pytania, które Wam tutaj podpowiedziałam. Dzięki temu będziecie na własnej osobie mogli stworzyć sobie taki system, który będzie trochę właśnie takim płaszczem ochronnym przed impulsywnymi zakupami, do czego przejdziemy zaraz. Teraz stworzymy sobie system, dzięki któremu będziemy chronieni przed impulsywnymi zakupami. I jeśli chodzi o taki system, to bardzo ważne jest tutaj właśnie zrobienie tego ćwiczenia z tym właśnie tą pętlą nawyku, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, co nas triggeruje i dzięki temu będziemy w stanie wyłapać te momenty albo je po prostu z życia wykluczyć. Pierwsza taka najważniejsza rzecz w moim odczuciu to jest usunięcie triggerów, które powodują w Was tą impulsywną potrzebę zakupu. W moim przypadku to było właśnie odobserwowanie wszystkich kont, które skupiały się typowo na
pokazywaniu stylizacji, które skupiały się typowo właśnie na modzie, na testowaniu kosmetyków, na pokazywaniu nowości itd., itd. Więc odobserwowałam wszystkie osoby, które wywoływały we mnie tą silną potrzebę zakupu. A drugi punkt, który tutaj mi osobiście bardzo pomógł, to jest usunięcie aplikacji zakupowych z telefonu. I usunięcie tych aplikacji naprawdę spowodowało, że te zakupy już nie były takie proste, bo wtedy chcąc coś kupić musiałam wchodzić do przeglądarki, odszukiwać stronę, logować się i tak dalej, i tak dalej. Ten cały proces takiego impulsywnego zakupu po prostu został bardzo utrudniony i ja już nie wchodziłam do aplikacji sklepu, żeby poskrolować i zobaczyć, co jest ciekawego, bo tej aplikacji na telefonie nie miałam. I drugi punkt to jest zastąpienie tej reakcji, która wywołała już cały ten ciąg zakupowy, czymś innym. I na przykład, jeśli sięgacie po telefon, bo czujecie się znużeni, znudzeni, ja miałam tak bardzo często i na przykład mi bardzo pomaga wyjście na balkon, pooddychanie świeżym powietrzem, albo wyjście na dosłownie 2 minuty spaceru wokół bloku, albo puszczenie na przykład swojej ulubionej piosenki, takiej bardzo energicznej. I to są takie małe zabiegi, ale naprawdę one bardzo mogą pomóc w takim właśnie uczuciu tego znużenia i znudzenia. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby znaleźć coś, co Wam najbardziej pasuje. Jeżeli na przykład macie reakcję, że coś zobaczycie i od razu dodajecie to do koszyka, to zamiast od razu to dodawać do koszyka, zróbcie sobie na przykład wishlistę rzeczy, które Wam się podobają i zamiast do koszyka dodawajcie ją na tą swoją listę w notatkach w telefonie, albo pokazywałam Wam w moim Notion, mam też taką listę właśnie z rzeczami, które chciałabym kupić. I zamiast do koszyka dodaję ją na tą listę, czyli zmieniam trochę właśnie schemat działania. I trzecia rzecz, która mi pomogła, to jest usunięcie wszystkich kart płatności, tych, które były podpięte wcześniej do sklepów, tak żeby jak najbardziej mi utrudnić właśnie zakup, bo wcześniej miałam bardzo często podpiętą kartę kredytową albo kartę debetową do swojego konta właśnie gdzieś tam w jakichś aplikacjach i to powodowało, że zakup rzeczy był bardzo szybki i bardzo prosty, a dzięki usunięciu tych kart trochę mi się wydłużał cały ten proces i często po prostu nie chciało mi się szukać karty, nie chciało mi się robić jakiegoś przelewu, więc to też spowodowało, że ta reakcja płatności została trochę jakby tak, wiecie, zakłócona, przerwana czymś, co miało mi utrudnić dokonanie zakupu. Trzecia rzecz w tym naszym systemie to jest zadawanie sobie pytania dlaczego. Jeżeli chcemy coś kupić, to zadawajmy sobie pytanie dlaczego chcemy to kupić i drążmy do momentu, w którym ta odpowiedź będzie dla nas taka logiczna. I tak naprawdę taka nasza zachcianka często jest odzwierciedleniem czegoś dużo bardziej złożonego. To często jest powiązane właśnie z jakąś konkretną emocją, z tym jak się na przykład ze sobą czujemy, z tym kim chcemy się stać. Wszystko tak naprawdę ma gdzieś podłoże, myślę, trochę głębiej. Czasem oczywiście jest zachcianka, nie ma to żadnego większego znaczenia i po prostu mamy ochotę sobie coś kupić. Natomiast na samym początku ja bardzo Wam polecam zadawanie sobie takiego pytania i drążenie, dlaczego właściwie my chcemy to kupić. Podam Wam tutaj taki przykład, a mianowicie właśnie kiedyś ja miałam taki bardzo duży impuls do kupowania ubrań, które zobaczyłam na stylówkach osób, które mi bardzo imponowały, bo wydawało mi się, że jak odwzoruję tą swoją stylówkę, to będę się czuła zarąbiście, będę się czuła po prostu, wiecie, super ekstra. I ostatecznie, kiedy na przykład te wszystkie rzeczy do mnie przyszły, wcale nie czułam się lepiej ze sobą, bo problem nie tkwił w ubraniu, tylko w tym, jak ja się sama ze sobą czułam. Tak naprawdę często kupujemy właśnie po to, żeby zaspokoić tą swoją wizję, którą mamy na nas samych, ale później po zakupie tej rzeczy realnie nic się nie zmienia. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie nie dać się tym myślom porwać. I ostatni taki punkt, jeśli chodzi o tworzenie swojego własnego systemu ochronnego, dotyczącego właśnie impulsywnych zakupów, to jest zadawanie sobie takich dodatkowych pytań i mi osobiście najbardziej pomagają 2 pytania. Pierwsze pytanie to jest, ile czasu będę musiała spędzić w pracy, żeby zarobić na tą jedną rzecz, którą chcę kupić. I zapisuję sobie tą liczbę godzin w miejscu, w którym też zapisuję sobie tą rzecz, którą chciałabym kupić. Mi to często tak otwiera oczy, że ja już nie potrzebuję żadnych innych trików. A drugie pytanie już będzie w nawiązaniu do tego Waszego największego marzenia, a mianowicie, czy zakup tej rzeczy naprawdę jest warty odłożenia w czasie największego marzenia. I uważam, że to jest chyba takie najbardziej motywujące do zmiany pytanie,
bo mi osobiście to bardzo pomogło właśnie w naprawieniu relacji z pieniędzmi, ale też w wydawaniu pieniędzy na rzeczy, które są realnie ważne i istotne, a zaprzestaniu kupowania po prostu pierdół, które są mi do niczego niepotrzebne i nie zmieniają mojego życia na lepsze. To, co Wam powiedziałam wcześniej, to jest moim zdaniem taka podstawa. Bez tego będzie bardzo ciężko w ogóle zacząć coś zmieniać, bo wszystko siedzi tutaj, wszystko siedzi w głowie i tak naprawdę trzeba trochę sobie przewartościować to swoje życie na nowo i dopiero wtedy te zasady, o których Wam teraz powiem, mają jakiś sens. Bo możecie sobie oczywiście wprowadzać te tipy, które Wam teraz tutaj podrzucę, ale uważam, że bez takiego właśnie zbudowania sobie tych podstaw, tych solidnych fundamentów, będzie bardzo ciężko zmienić coś na dłuższą metę, tak żeby te nawyki po prostu były trwałe i żeby one realnie poprawiały jakość Waszego życia. Pierwszy taki mój tip to jest tworzenie sobie konkretnego budżetu na zachcianki, na wydatki, które są totalną przyjemnością. Wyznaczam sobie po prostu konkretny budżet na dany miesiąc i wydaję pieniądze bez wyrzutów sumienia, bez poczucia winy. To są pieniądze przeznaczone tylko i wyłącznie na zachcianki, na to, na co mam ochotę. No i oczywiście ta kwota jest bardzo adekwatna do moich celów finansowych, do moich marzeń, do moich planów. Ja nie daję sobie tutaj nie wiadomo jak dużego limitu, bo wiem, że im większy limit sobie dam, tym oczywiście bardziej go wykorzystam. Natomiast wiem, że im wyższa kwota na zachcianki, tym mniejsza kwota na oszczędności albo na właśnie realizowanie swoich innych planów, marzeń. Więc ja staram się do tego podejść bardzo rozsądnie. Kolejna taka moja wskazówka to jest wydawanie pieniędzy na to, co realnie daje Wam poczucie takiej satysfakcji, spełnienia, szczęścia, radości, czyli tak zwane spark of joy. I tutaj tak naprawdę to nadal tyczy się tego limitu kwoty, którą mam na dany miesiąc, ale żeby właśnie nie przeznaczać tej kwoty na totalne pierdoły i głupoty, które później pod koniec miesiąca w sumie niewiele mi dały tej radości, tylko nadal staram się ten budżet przeznaczyć na rzeczy, które dają mi naprawdę autentyczną radość. I w moim odczuciu to są na przykład książki, to są na przykład spotkania z przyjaciółką na kawę, to jest na przykład wydanie pieniędzy na jakieś doświadczenie typu, nie wiem, na przykład na zajęcia z jogi albo na jakieś wyjście na warsztaty ceramiczne. Takie rzeczy, które są dla mnie fajne, ciekawe, wartościowe, a nie są typowymi, zbędnymi rzeczami, które kupię, odłożę gdzieś w mieszkaniu i o nich zapomnę. Oczywiście czasem mam ochotę sobie kupić jakieś ubranie, czasem mam ochotę kupić sobie jakiś kosmetyk, ale tak ogólnie rzecz biorąc, w każdym miesiącu, to nie są rzeczy, które mi sprawiają już teraz przyjemność. I dzięki temu ja tego miesięcznego limitu nie wydaję na pierdoły, które później czuję, że w sumie nic mi nie dały, ale wiem, że po prostu te pieniądze zostały dobrze wydane. Kolejna wskazówka, jeśli chodzi o zakupy, to stworzenie sobie takich dwóch list. Mi to osobiście bardzo pomogło w ogóle w takich przemyślanych i rozsądnych zakupach, ale też właśnie w takich impulsywnych zakupach, które często się pojawiały, kiedy na przykład przeglądałam sobie jakiś asortyment sklepu. I mowa tutaj o posiadaniu dwóch list, czarnej listy i białej listy. Na białą listę trafiają wszystkie rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, które sprawiają mi radość, które do mnie pasują. Mogą to być, nie wiem, konkretne kroje na przykład ubrań, konkretne kolory ubrań, mogą to być konkretne zapachy, które lubię, które wiem, że jakby sprawiają, że czuję się dobrze. Natomiast na czarną listę trafiają tak zwane rzeczy, które kompletnie mi nie pasują, które mi się nie podobają, w których źle wyglądam, w których źle się czuję. Wszystkie rzeczy, które właśnie kupowane wcale nie dają mi większej satysfakcji, a raczej stanowią dla mnie problem. I dzięki temu, kiedy ja mam jakąś potrzebę zakupową, coś zobaczę, coś mi się spodoba, to ja sobie wracam do tych list i weryfikuję, czy na pewno po obserwacji swojej osoby ta rzecz jest z białej listy. Bo jeżeli ona jest faktycznie rzeczą, która ja wiem, że mi nie pasuje, bo kiedy robiłam tą listę, to byłam taka mniej rozemocjonowana i właśnie byłam w stanie bardziej logicznie myśleć, więc jeżeli ta rzecz, którą aktualnie chcę kupić, znajduje się na tej czarnej liście, to ja po prostu tą decyzję zakupową odkładam. Bo wiem, że później będę tego żałować. I te dwie listy są naprawdę na wagę złota. One są takie super uziemiające i dające poczucie, że robimy zakupy po prostu przemyślane. Ja te listy mam u siebie w telefonie, mogę do nich zajrzeć w każdym momencie. No i tak jak mówię, one są budowane cały czas, bo cały czas gdzieś tam coś w sobie nowego odkrywam, cały czas czegoś się o sobie dowiaduję. Czwarty tip to jest budowanie swojej własnej wish listy. Czyli zanim coś kupimy, pierwszy krok, zanim coś kupimy,
to jest wrzucenie tej rzeczy na wishlistę. I co ma ta wishlista nam dać? Tak naprawdę ona ma sprawić, że rozszczepimy trochę ten swój impuls zakupowy, tą taką usilną potrzebę zakupu z odroczoną gratyfikacją, czyli z odroczeniem tego zakupu i odłożeniem go w czasie. To jest bardzo ważne w kontekście właśnie takich impulsywnych decyzji, podejmowania decyzji pod wpływem dużych emocji, silnych emocji. Dzięki wrzuceniu na tą listę zakupów my możemy trochę zluzować, trochę się uspokoić i dzięki temu podejść do tego zakupu bardziej świadomie, bardziej rozsądnie. I ja przyjęłam sobie taką zasadę, że rzecz, która trafia na moją wishlistę, musi tam przeleżeć minimum tydzień. Jeżeli po tygodniu dalej rozważam tą rzecz, to mogę się zastanowić, czy faktycznie jej nie kupić. Natomiast jeśli po tygodniu stwierdzę, że faktycznie nie jest mi to potrzebne, od razu z tej listy tą rzecz usuwam. Ja się jej trzymam już od bardzo dawna i powiem Wam, że to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić, jeśli chodzi o impulsywne zakupy, czyli zamiast wrzucać ją do koszyka, od razu podejmować decyzję zakupową, wkleić ją sobie gdzieś i poczekać. Dać sobie czas na ochłonięcie i dopiero wtedy na świeżo, bez emocji podjąć tą decyzję rozsądnie. Wiem, że czasem jest tak, że coś jest na wyprzedaży, coś jest w super okazji, czujemy, że musimy to mieć teraz, bo zaraz tego nie będzie, ale właśnie często te decyzje podejmowane pod wpływem chwili są później czymś, czego żałujemy, więc jeżeli chcemy naprawdę rozsądnie podejść do zmiany swoich nawyków, to takie odraczanie właśnie zakupu jest super sposobem na to, żeby się tego impulsu zakupowego pozbyć. Kolejny punkt, który praktykuję od kilku miesięcy, powiedziałabym, i ona zmieniła w moim stylu najwięcej, dlatego że ja miałam ogromny problem z tym, że kiedy kupowałam głównie ubrania, to bardzo często nie byłam do nich przekonana w momencie, w którym dane ubranie na siebie założyłam. Często musiałam się do tego przekonywać, często czułam, że coś jest nie tak, ale jakoś to ogram. Często czułam, że może w połączeniu z czymś innym to lepiej zagra. Generalnie miałam tendencję do tego, że często racjonalizowałam sobie jakiś zakup, bo uważałam, że ogólnie ta rzecz jest super, jest ładna i potrzebuje po prostu ode mnie minimalnego jakiegoś większego wysiłku, żeby lepiej wyglądać. I odkąd zmieniłam to podejście na takie, w którym zostawiam rzeczy tylko i wyłącznie w momencie, w którym mam takie hell yes, to jest dokładnie to, czuję się z tym super, dostaję od razu powera, to jest rzecz, która zostaje w mojej szafie. W momencie, w którym nie mogę tego powiedzieć o jakiejś rzeczy, muszę się do niej przekonywać, coś tu jest nie tak, potrzebuję jakiegoś ogrania, coś bym tu zmieniła, bo nie jest idealnie, ale ogólnie jest okej, to takiej rzeczy nie zostawiam. I w momencie, w którym ja zaczęłam to praktykować, to realnie w mojej szafie zaczęło się coś zmieniać. Jeżeli coś mi nie pasuje w momencie, w którym to ubieram, to zwracam to, bo wiem, że później będę się czuła w tym po prostu mech. I ja wiem, że to może czasem być upierdliwe, dlatego że bardzo mało rzeczy jest takich, które zakładacie na siebie i od razu po prostu czujecie się w tym rewelacyjnie, ale gwarantuję Wam, że to się opłaci, bo ostatecznie później będziecie mieć w szafie rzeczy, które kochacie, które uwielbiacie, które są skrojone po prostu pod Was. Moja szósta zasada brzmi, jeśli coś jest ok za tą cenę, to tego po prostu nie kupuję. Bo jeśli nie jestem w stanie zapłacić za rzecz, którą chcę kupić 10 razy tyle i biorę ją pod uwagę tylko dlatego, że jest tania, to znaczy, że później nie będę raczej chciała jej używać i tak naprawdę kupuję tą rzecz tylko i wyłącznie ze względu na to, że kosztuje mało. Ja już też wyszłam trochę z takiego założenia, że ja nie potrzebuję w swoim domu rzeczy jak najtańszych, tylko zależy mi na tym, żeby one realnie mi się podobały, żeby były piękne, estetyczne i najlepsze właśnie za cenę, którą kosztują. To się trochę sprowadza do kolejnej mojej zasady, czyli jeżeli mam jakiś określony budżet na daną rzecz, to staram się znaleźć absolutnie najlepszą w danej kategorii cenowej. Nie szukam jak najtaniej, żeby kupić za tą kwotę jak najwięcej rzeczy, tylko staram się znaleźć jak najlepszą mogę rzecz w danej kwocie, którą sobie ustaliłam. I dzięki temu w mojej szafie i w moim domu nie ma takich przypadkowych rzeczy, które kupiłam tylko dlatego, żeby kupić ich jak najwięcej i jak najtaniej. Jeżeli ustalę sobie budżet na przykład na jakąś kurtkę, to staram się znaleźć za tą cenę
jak najlepszą kurtkę, taka, która spełnia wszystkie moje wymagania, taka, która mi się najbardziej podoba. Przedostatnia zasada to jest, że nie kupuję sobie problemu. Jeżeli coś nie jest idealne od samego początku i wymaga ode mnie poprawki, przeróbki, kosztuje dużo, ale właśnie wymaga ode mnie na przykład włożenia jakiejś pracy w to, żeby to było idealne, to ja takiej rzeczy po prostu nie kupię. Dlatego, że ja wychodzę z założenia, że jeżeli już coś kupuję i coś jest jakościowe, jest dobre, to powinno być idealne. Oczywiście czasem jestem w stanie przymknąć oko na jakąś małą taką, że tak powiem, niedoskonałość, ale to musi być świadoma decyzja, to musi być coś, co naprawdę nie przeszkadza mi aż tak bardzo. Czasem się zdarza, że znajdę coś absolutnie idealnego, ale na przykład coś jest za długie, to wtedy nie ma z tym żadnego problemu. Dzięki temu też ja sobie nie dokładam dodatkowej pracy po zakupie jakiejś rzeczy, bo nie muszę jej jakoś specjalnie przerabiać, nie muszę wkładać w nią jakiegoś wysiłku. I ostatnia zasada, która jest bardzo ważna i która myślę, że powinna w ogóle być na samym początku, ale akurat zostawiam ją na koniec, bo często mam takie wrażenie, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że na coś ich nie stać. I ja też bardzo długo właśnie sobie z tego sprawy nie zdawałam. Więc ostatnia moja zasada to jest: nie kupuję niczego, na co mnie nie stać. Jeżeli nie mam na coś budżetu, jeżeli skończył mi się limit na zakupy, to po prostu nie kupuję na kredyt, na kartę kredytową, nie kupuję na odroczone płatności. To jeżeli nie mam na to w tym momencie pieniędzy, to znaczy, że nie mogę sobie na to w tym momencie pozwolić. Jeżeli w przyszłym miesiącu nadal będę miała na to budżet i nadal będę sobie chciała to kupić, nie ma żadnego problemu. Wiem, z czym wiążą się raty, wiem, z czym wiążą się odroczone płatności. Ja już nie jestem po prostu gotowa na to, żeby poświęcać swój wskaźnik kredytowy na rzecz kupowania sobie, nie wiem, ciuchów, czy kosmetyków, czy jakichś gadżetów, czy czegokolwiek, co nie jest mi niezbędne do życia, bo to nadal jest zachcianka, a uważam, że jednak mimo wszystko dobra zdolność kredytowa, dobra historia kredytowa są ważniejsze niż takie rzeczy materialne, które są typowymi zachciankami. Więc tak wyglądają moje zasady i powiem Wam, że odkąd się ich trzymam, to jestem dużo spokojniejsza. Moja szafa jest w końcu taka, jaką zawsze chciałam mieć. Nie ma w moim życiu przypadkowych rzeczy, nie otaczam się byle jakimi przedmiotami. Ogólnie w moim życiu jest po prostu spokój, porządek i nie ma w nim stresu, chaosu, bałaganu. Wszystko jest takie, jakie zawsze chciałam, żeby było. I dzięki tym zasadom naprawdę udało mi się wypracować super relacje z zakupami, z przedmiotami i naprawdę bardzo Wam polecam stworzenie sobie takiej swojej własnej listy, ale możecie się oczywiście też zainspirować tym, co Wam tutaj podrzuciłam. Moim zdaniem to zwalczenie w sobie tej potrzeby ciągłego kupowania i takie poczucie, że może już wystarczy, bardzo uwalnia w ogóle przestrzeń w głowie, ale też daje takie poczucie po prostu wolności, że możemy w końcu oszczędzić na rzeczy, które są dla nas naprawdę ważne i możemy te pieniądze naprawdę wydawać na to, co jest istotne, a nie pozwalać im przepływać nam przez palce. Więc jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i słyszymy się w kolejnym filmie już za tydzień. Pa!